Cześć kochani, tu live, kierunek Budapeszt, projekt, w którym obiecaliśmy wam pokazać Budapeszt, ale nawet sami się nie spodziewaliśmy, że wylądujemy na środku ulicy w dniu Świętego Stefana. No, jest to niecodzienna sytuacja. Jak widzicie, jest wokół nas mnóstwo ludzi, jest mnóstwo samochodów. Jesteśmy na środku ulicy, która jest oczywiście zamknięta ze względu na święto, które w tej chwili jest na Węgrzech. W trakcie tego święta jest to jeden chyba z największych pokazów fajerwerków na całym świecie, na pewno w Europie. Świetne wydarzenie, do które warto raz w życiu zobaczyć. Tu wszyscy mają wolne. To jest po prostu ogromnie ważny dzień. To upamiętnia koronację króla? Koronację pierwszego króla Węgier. I jest to naprawdę najhuczniej obchodzone święto na Węgrzech, więc no, zobaczcie, co tu się dzieje. Także jeżeli by nas tu gdzieś policja wyprosiła, to nie dziwcie się, wrócimy po chwili do live'a, ale liczymy na to, że wszystko się powiedzie, także piszemy historię od nowa, coś takiego jeszcze na pewno nie miało miejsca, jesteśmy pierwsi. Dziękujemy. A też. Zacznijmy tak mamy szybciutko. Mamy meci-meci. No mamy meci-meci, oczywiście, nie może być inaczej. Dobraliśmy się dzisiaj. Tutaj jesteśmy obok tego miasteczka, które możecie oglądać we vlogach, także pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dużo fajnych treści będziemy pokazywać. No, wczoraj dziewczyny dały mi popalić, także świetne fotki, wzięły mnie pod but, dużo się działo. Ale wracając do tematu Mistrzostw Świata, bo w sumie po to się tutaj zebraliśmy, chciałbym szybciutko podsumować to, co już się wydarzyło, bo wczorajszy dzień, a jak się pięknie zakończył, no pięknie i nie pięknie, mamy o czym mówić, to zdecydowanie. Ale to były dramatyczne wydarzenia, bo dwa wielkie upadki. Nie było takiej sytuacji w historii, i tu się znowu odwołam, to się nigdy nie wydarzyło, żeby w ciągu pół godziny dwie reprezentantki przewróciły się na ostatniej prostej, tracąc medale, i to z jednego kraju. Tego nie było. Najpierw Sifan Hassan, która walczyła na ostatnich metrach o zdobycie złotego medalu na 10 kilometrów. I właśnie, co się wydarzyło, że w momencie, gdy zaczęła ją wyprzedzać druga zawodniczka, nagle się wywróciła. Co się dzieje? To są strasznie trudne momenty dla lekkoatletów. Do tego za chwilę do szerszego komentarza wrócimy. Podsumujmy jeszcze dzień dzisiejszy, bo dzisiaj działo się równie dużo. Dominik Kopeć, 10-15, 18 pozycja w półfinale, ale to jest duży sukces. Zalewski, 46-53, wydaje nam się, że to tak na zaliczenie, ale z Karolem trenowałaś, Jasiu, to pewnie więcej o tym za chwilę opowiesz. Natalia Kaczmarek, no pewne wejście, widzieliśmy, miała energię, moc, zwalniała. 50-03, pewna wygrana. Odpada z rywalizacji na 100 metrów Krystyna Cimanowska, ja Magdalena Stefanowicz, ale nie zaskoczyła nas w żaden sposób Ewa Swoboda. Bardzo fajna wypowiedź, cieszę się, że wygrałam swoją serię. To było super. Norbert Kobielski, sezon best, wchodzi do finału. 110 metrów przez płotki, Damian Czykier, świetnie, forma przyszła tam, gdzie miała. 13:49, sezon best, wchodzi do kolejnej rundy. Odpadają Jakub Szymański, Krzysztof Kilian. I chyba wszystkich mamy tutaj już na liście, oprócz tego, co się stało przed chwilą, czyli naszych młodziarzy. Można to nazwać już kategorii pewnego zaskoczenia, bo ja się nie spodziewałem, że... Znaczy, dalej wierzyłem w Pawła Fajtka, że to będzie minimum medal. Jest zaskoczenie. Czwarte miejsce, 80-00, równiutki wynik, a wygrywa nieznany, wspominany przez ciebie Itan Kasberg, 81-25, Wojtek Nowicki, 81-02, Bence Halasz, 80-82. Całkiem niezły konkurs, który zmieniał się, był dynamiczny, no i to przerzucenie Wojtka Nowickiego z pierwszej pozycji, bo raptem parę centymetrów, no miło się ogląda takie konkursy. A teraz może wróćmy do tego pierwszego dnia chronologicznie, rozwiniemy, a zapowiadając gości, będzie to Malwina Wojtulewicz, trenerka poprzednia Wojtka Nowickiego oraz Jakub Jelonek, bo mamy tutaj również chodziarskie emocje związane ze światem lekkiej atletyki, więc no, będzie sporo się działo. Właśnie nie powiedzieliśmy w sumie pierwszego wydarzenia, które wydarzyło się dzisiejszego dnia rano. Kasia Dziebła, która tak niestety została zdyskwalifikowana i troszkę w internecie rozlało się mleko, o którym będziemy chcieli również z Kubą Jelonkiem porozmawiać. Jak to jest? No właśnie, jak to jest? Ci chodziarze mają, bo to jest jedyna konkurencja, która ma przecież penalty z kary. Tam za nietrzymanie techniki, za podbieganie dostaje się kartki, ale w konsekwencji tego można zostać całkiem zdjętym z trasy. Tak, niestety tego doświadczyła dzisiaj Kasia. Została zdjęta za to, że miała fazę lotu i brak po prostu w nodze.
A o tym na pewno wam Kuba więcej opowie, jak to jest z tym wyprostem. Tam technika jest taka delikatnie trudna dla zwykłego chociaża. Za chwilę połączymy się na pewno z Jakubem Jelonkiem, ale jeszcze chcielibyśmy przed tym porozmawiać o wydarzeniach, o upadkach. Ja byłem zdruzgotany. Dzisiaj widzieliśmy Sifan Hassan w trakcie biegów eliminacyjnych na 1500 metrów, jak... Już półfinałowych? Przepraszam, jeszcze półfinałowych. Jak była poklejana. Tartan jest jak papier ścierny, taka wywrotka, to jest totalnie zdarta skóra. To, że są gdzieś dłonie pościerane, to jeszcze pół tak naprawdę problemu. Ale te poobdzierane kolana, gdzie ta skóra tam pracuje, to się wszystko potem sączy, to jest takie nieprzyjemne, trudne, tak. Śmiesznie, kiedyś skończyłem trening i wiesz jak jest, tak rozluźnisz się zaraz po mecie, zabrakło tego Femke Boll na przykład, rozluźnienia się i załapiesz delikatnie kolcami, te buty są takie ostre i upadasz w momencie, to jest po prostu jakby ktoś ci podłożył nogę, sru, nie ma. Jesteś w kadrze i cię nie ma w kadrze. Ja niestety miałam tak, że wywróciłam się i to był taki tartan, który był jeszcze taki, no miał na sobie dość dużo sypkich elementów i niestety pozostał w moim kolanie do tej pory. Ale pomówmy o tym, jak to, to jest chyba w tym kolanie tutaj. Tutaj mam tartan, widzisz? Masz ze sobą kawałek stadionu zawsze. No kawał historii pozostał w moim organizmie. Pomówmy o tym, jak to jest, że nie mamy nic pod nogami, żadnych przeszkód, a mimo wszystko się wywracamy. Zobacz, Femke Boll, dzisiaj miałem okazję porozmawiać z Markiem Rożejem. My na co dzień też troszkę utrzymujemy kontakt, mamy okazję wymienić się. On zawsze bardzo ciekawe, piekielnie ciekawe dyskusje są z nim. Zadaje bardzo trudne pytania w tych dyskusjach, sporach, bo czasem są to spory, ale one zawsze prowadzą do fajnych wniosków. Powiedział taką fajną rzecz, że w Belgradzie zrobiła dokładnie to samo Femke Boll, czyli spięła się na ostatnich metrach. Ona ma piękną technikę. Przecież ona płotki biega, ona do końca wysokim krokiem to dociąga. A tutaj brakło, wiesz, tutaj ona się spięła, zobaczyła, że Amerykanka ją dopędza. Świetną rzecz powiedziała Natalia Kaczmarek. Natalia Kaczmarek powiedziała, że trzeba walczyć do ostatniego metra. Tu nie ma takiego miejsca na rozluźnianie, że to jest jednak walka do linii mety. I nie wieszać medali. Zawczasu. Zawczasu. Oczywiście. Zanim skończy się dana konkurencja. Oczywiście. A ja, to zapewne tak było. Ja jako ignorant emocjonalny nie wyobrażam sobie, co tam się musi dziać w głowie, ale Joasia już na pewno nam tu przybliży temat. No. Femke, która powiedziała po starcie: jestem zawiedziona, że moje ciało nie wytrzymało tempa do końca. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Chciałabym jeszcze nawiązać temat tego, jak to może wpłynąć na jej psychikę. Femke Boll startuje jeszcze na 400 metrów przez płotki. Jeżeli mówi, że nigdy jej się to nie wydarzyło, czy to może wpłynąć na jej kolejne starty? Wydaje mi się, że nie, ale ja jestem bardzo dużą optymistką. I myślę, że akurat kadra Holandii jest na to dobrze przygotowana i przepracuje to z psychologii. Troszkę czasu ma. Skoro już tak przerzucamy się cytatami, to tak zacytujemy tutaj jeszcze Lieke Klaver. Lieke Klaver powiedziała taką fajną rzecz w wywiadzie przed mistrzostwami, że ona dojrzewa wraz ze startami, ona czerpie energię ze zmęczenia. To jest takie trochę perpetuum mobile, jak jestem bardziej zmęczony, to mam więcej energii, jak chcę mieć więcej energii, to bardziej się męczę. I tak w kółko, nie? I to jest taki ping-pong, ona ma tutaj za 8 startów, bo to przecież teraz mix starty, indywidualna rywalizacja, super jak wejdzie do finału. To przecież koleżanka w ogóle Ani Kiełbasińskiej, mieliśmy okazję parę słów o tym powiedzieć, jak łączyliśmy się, także zapraszam do subskrypcji, oglądania i przede wszystkim do powrotu do odcinka numer 1, tam rozmawialiśmy z Anią Kiełbasińską. Pamiętajcie, uderzajcie w dzwoneczek i komentujcie to co wam tutaj przekazujemy. Pięknie opowiada o tej rywalizacji i tej uszczypliwości w grupie trenerskiej. A wracając do Lieke Klaver, do Femke Boll, no to tych startów mają naprawdę dużo, bo jeszcze potem mają sztafety damskie, a tam ogromna szansa na medal sztafety damskiej i to walka o złoto, jeżeli mówimy o paniach, o Holenderkach, no to jest jakiś kosmos. Jeżeli wszystko idzie po myśli, dwa starty w pierwszej sztafecie, trzy starty własne, potem dwa kolejne, no to jest pogrom, siedem startów. To już startów. Się robi niezły maraton, co? I już pierwszego dnia jest wywrotka. No właśnie, kochani, sport bywa przewrotny. A
Sport bywa przewrotny, to jest niezła parafraza tego, co się dzieje, bo o tym myślą pewnie dzisiaj przez cały dzień, mimo żeby nie chciały zarówno Femke Bol, jak i Sifan Hassan, która przewróciła się na ostatniej prostej, ale tu jedna i druga chyba nie doceniła rywalek. Tak mi się wydaje, że to było po prostu underestimated, jak to mówią Amerykanie. Zdecydowanie. Sifan Hassan, wielkie wyrachowanie z tyłu, biegnąca, w ogóle nie angażująca się w to bieganie i nagle łup, tak? Przyspiesza, leci, ostatnie 300 metrów, wydaje się, że wszystko jest poukładane, nogi niosą, obejrzała się w lewo, obejrzała się w prawo, obejrzała się w lewo i zabrakło nóg. Ale wielki szacun, bo ona się śmiała po starcie i rozmawiała z dziennikarzami bez jakichś takich bardzo dużych nerwów, bez wielkich emocji. Było jej przykro, ale miała dalej uśmiech i ja to szanuję, bym tak nie potrafił. No i to jest właśnie dobre podejście, bo jednak dzisiaj już miała półfinał 1500, startuje jeszcze na piątkę, więc ma tych startów jeszcze trochę. Gdyby rozpamiętywała ten pierwszy start, kolejne poszłyby pewnie na marne. I na przykład kolejny cytat. Zawodnika, który biegł na pierwszej zmianie sztafety 4x400 metrów mieszanej w sztafcie Holandii, która niestety nie dobiegła, nie została sklasyfikowana. Nie rozmawiajmy już o tym, skupmy się na pozytywach. Jest to pierwszy dzień, więc nie ma co roztrząsać. To skoro sport bywa przewrotny, to może połączmy się właśnie z Jakubem Mielonkiem, który więcej by nam opowiedział o Mistrzostwach Świata, o tym, co się działo na chodzie, po oberwaniu chmury, jak tam panowie wypadali z zakrętów. Ja widziałem taki jeden porządny upadek Kenijczyka, wielkie zamieszanie. Och, ile tam się działo. Z drugiej strony Kasia Ziebło, która mnóstwo problemów. Nawiązała się teraz jakaś walka pomiędzy Robertem Korzeniowskim, byłym już szkoleniowcem, a środowiskiem chodziarskim. No i tutaj kilka słów komentarza Jakuba również by się przydało. Jakubie, czy my się już słyszymy? Jakub startuje na tych Mistrzostwach Świata. Doleci do nas oczywiście na 35 km. W tej chwili jeszcze szlifuje formę w spale. I czekamy. Jesteś z nami? Bosko, jak tam spała? Rozpieszcza pogoda, bo tutaj mamy ogromne oberwania chmury. Pogrom. Bardzo gorąco mamy, więc to też trzeba powiedzieć, że myślę, że taka pogoda jak w Budapeszcie. No to świetnie, jak widać po naszych strojach, to dokładnie to samo. Myślę, że będziesz idealnie przygotowany na te warunki, które będą tutaj panowały. Jakub, powiedz tak na rozgrzewkę, jakie są twoje trzy typy medalowe? Jeden medal już wiemy, że mamy, jest to Wojciech Nowicki, to dwie pozostałe szanse, jakie są przed nami? Tak. Myślę, że Natalia Kaczmarek powinna jeszcze tutaj walczyć o medal i trzecia może jakaś niespodzianka. No, dzisiaj Norbert Pomielski bardzo ładnie skakał, to by była też piękna historia, jakby ktoś tak nagle zaskoczył, więc ja tutaj chciałbym, żeby gdzieś jeszcze jakaś niespodzianka była. No byłoby pięknie. No Norbert jest wymieniany jako jeden z cichych czarnych koni. Między innymi, jak mieliśmy okazję porozmawiać z Arturem Partyką, to mówił, że on tutaj wygląda coraz lepiej i może tutaj nas miło zaskoczyć. Poziom nie jest jakoś wyjątkowo wymagający w tym roku, co jest oczywiście na plus, a dla Norberta Kobielskiego nie jest to w żaden sposób inwektywa, ale naprawdę jest taka cicha szansa, jest cień nadziei. Powiedz Jakubie, jak klasuje się teraz ta sytuacja z Kasią? Ponieważ jest to od niepamiętnych czasów tak mocna postać lekkiej atletyki, nie została zdyskwalifikowana w chodzie. Wcześniej jakby przez pewną niedoskonałość budowy ciała był to Robert Korzeniowski, ale to dopracował i potem już tych dyskwalifikacji nie było. Co się stało w ogóle z Kasią? Ja zacząłem od tego, że Kasia startuje od już ponad roku w butach z karbonem i te buty generalnie wymagają tego, że trzeba być w bardzo dobrej formie, a więc jeżeli są jakieś niedostatki w przygotowaniu, to od razu ta technika się psuje. I ja upatruję w tym, że Kasia dzisiaj nie była idealnie przygotowana i od razu te buty powodowały u niej tą fazę lotu. Więc tutaj przez to, że to przygotowanie w tym roku nie szło, to mamy duży problem z techniką i to cały sezon tutaj się nie układał. Nieudana współpraca z Robertem Korzeniowskim, kontuzja żebra,
COVID, później jeszcze jakieś no tutaj inne rzeczy, więc to wszystko się tak nałożyło, że tutaj ciężko było oczekiwać super wyniku, no ale Kasia też nastawiała się, żeby spróbować minimum olimpijskie, podjęła walkę, no i trzeba będzie jednak jeszcze spróbować może na 35 albo jesienią. No zobaczymy, jak się to ułoży, ale opowiedz coś więcej, jak mogą buty karbonowe w takim wypadku, kiedy nie wiem, jest brak siły, jaki jest powód tego, że ta technika zaczyna się troszeczkę psuć? Przez to, że to jest tak jak w biegu, jak tu jest krótszy, to tutaj jeżeli na dużym zmęczeniu, po prostu technika od razu jest bardziej taka biegowa. Więc ja obserwując takich chodziarzy, którzy mają już problemy na zmęczeniu, widać, że te buty z karbonem kumulują to i tutaj myślę, że to się wszystko nałożyło i przez to też ta faza lotu i dzisiejsze cztery kartki. Więc to, no tak jak mówiłem, te wszystkie problemy się nałożyły na brak formy optymalnej, a dodatkowo buty, które wywołują większą fazę lotu. Wiesz co, tak często się spotykam, nawet dziennikarze w kuluarach mówią, przecież oni nie chodzą, oni biegają. I w ogóle jak to jest dokładnie z techniką, bo zmieniły się zapisy opisujące tą technikę w ostatnich latach. Jakbyś tak w dwóch słowach wytłumaczył, na czym ona polega? Podarzy mogą dostać kartkę za brak wyprostu nogi w kolanie, drugie za fazę lotu. A gdzie ten wyprost no powinien być? Trzech sędziów daje, musi na początku dostrzec te błędy. W przypadku czwartej kartki jest już dyskwalifikacja, no a te trzecie dają, w przypadku 20 km to są 2 minuty, a na 35 3,5 minuty, więc no jest ta strefa kar. Ale my też mówimy, że jeżeli ktoś już tam trafi, no to może pakować się do hotelu, bo nie ma szansy już powalczyć ani o dobry wynik, ani o medale. Więc jest to trochę takie symboliczne, że jest jeszcze dodatkowa szansa na ukończenie. Aczkolwiek już nikt wtedy nie bierze poważnie tego, że można jeszcze coś wywalczyć. Kuba, a powiedz, co tam się wydarzyło w internecie? Ponieważ Robert Korzeniowski też mocno wypowiedział się na temat współpracy i treningu polskiego w polskim chodzie. Możesz nam to bardziej szczegółowo objaśnić? Czy to jest dobra ocena według ciebie? Ja tam wszystkich szczegółów nawet nie znam do końca, aczkolwiek no tutaj też byłoby warto porozmawiać z różnymi zawodnikami, bo nawet Łukasz Niedziałek czy Olga Chojecka, którzy współpracowali z Robertem, czy nawet Artur Brzozowski, oni wszyscy zrezygnowali z współpracy z nim i dobrze by było też zapytać, dlaczego tak się stało. No tutaj widocznie Robert się nie sprawdził, no bo skoro wszyscy zawodnicy z kadry zrezygnowali z jego pomocy, no to też okazało się, że jednak coś tutaj nie grało. A też trzeba przyznać, że błędem było to, że Polski Związek zgodził się, żeby Robert był trenerem na kontrakcie, który no nie musi jeździć na obozy wszystkie. No bo jeżeli wymaga się od zawodników pełnego zaangażowania, poświęcenia wszystkiego dla sportu, no to myślę, że to samo powinien zrobić trener, a jeżeli trener na co drugi obóz nie chce jeździć, no to też już na to, żeby tutaj ta praca była tak oceniona negatywnie. Nie dziwię się, że teraz ludzie się oburzają, no bo Robert w wywiadzie powiedział, że on nie jest sobie w ogóle winny, natomiast z drugiej strony mamy tutaj sygnały, że tam dużo rzeczy zgrzytało. Ja tak powoli przyglądam się tym wszystkim komentarzom pojawiającym się w ogóle na Facebooku i tam widać, że następuje dość mocna eskalacja, coraz mocniejsza wymiana zdań i zastanawiam się, czy to nie rozwinie się do trochę szerszej komunikacji. Każdy portal praktycznie napisał o Katarzynie Zdziebło, o tym, że zakończyła współpracę, a teraz przy okazji mistrzostw zaczyna się cały czas, przy okazji tak, to jest w końcu medalistka, to jest w końcu no, naprawdę rozpoznawana postać w Polsce, w zestawieniu razem z Robertem Korzeniowskim przywoływany jest praktycznie przy każdym komentarzu, przy każdej dużej imprezie, przy każdych igrzyskach, w wielu telewizjach, radiu. Ja nie wiem, czy z tego nie zrobi się naprawdę porządna burza, dlatego coraz mocniej przyglądam się temu i rozmawiałem zarówno z Robertem Korzeniowskim i z drugiej strony mam relacje zawodników, każda ze stron w
tym, co mówi, może mieć rację. Ta prawda może leżeć gdzieś po środku, naprawdę. A zarzuty obu stron są dość poważne. Ja chciałbym podkreślić, że Kasia tutaj na pewno powinna wyciągać fajne wnioski z tego, no bo dzisiejsza mistrzyni świata, Maria Perez, została rok temu na Mistrzostwach Świata zdyskwalifikowana w taki sam sposób. I w tym roku bije rekord świata, zdobywa Mistrzostwo Świata, więc czasem taka porażka dużo uczy i pomaga zbić się na wyższy poziom, a za rok mamy igrzyska, więc to może być nawet taki fajny krok w kierunku tego, żeby osiągać jeszcze większe cele, no bo tak jak mówię, ta Maria ma sezon życia, tutaj 35 wchodzi jak mężczyźni, bo ten rekord świata naprawdę też ma zacny. A o niej można też powiedzieć, że bardzo szybko biega. W biegu sylwestrowym poleciała 34 minuty na dłużkę i po 3:24 to już też trzeba nóżkami przebierać i ona czasem w przerwniku treningu sobie potrafi wystartować zawody biegowe, więc to też się tak czasem przekłada na dobrą formę w bieganiu. A znając Katarzynę, uważasz, że uda jej się pewne takie wewnętrzne przeciwności pokonać? Bo wiesz, nie ma co ukrywać, ona się teraz znajduje w trudnej sytuacji. I musi być w tym momencie ciężko, bo to jest duży sukces, trochę chyba ją w pewnym sensie przerósł na pewnym etapie. A z drugiej strony mamy sytuację wysokostresową. Czy ona to zniesie w ogóle? Ja wierzę, że spokojnie się pozbiera. No tutaj w sporcie często mamy tak, że zawodnik, który wskoczy na bardzo wysoki poziom, ma potem taką presję, żeby szybko wrócić do niego, a tutaj to jednak potrzeba czasu i ja wierzę, że jeżeli cały przyszły sezon będzie przepracowany na spokojnie, to będą medale, będą rekordy Polski kolejne i tak dalej. Tutaj trzeba po prostu czasu i żeby wszystko poukładać i ja myślę, że na spokojnie przygotuje się i będzie jeszcze liczyć się w świecie i za rok na igrzyska będzie bardzo mocno. Uczciwa odpowiedź. Dziękujemy bardzo, Jakubie, że z nami byłeś. Jakubie, póki jeszcze jesteś, bo jestem, oczywiście mam nadzieję, że ogląda nas większość biegaczy. I wróćmy do bardziej pozytywnych rzeczy i ciekawostek. Myślę, że wiele osób nie wie, z jaką prędkością chodzicie. Ulala. Szybciej niż większość biega. Teraz na tą 35, żeby poprawić rekord Polski właśnie Roberta Korzeniowskiego, to trzeba tak po 4:15 przejść tą 35, więc to jest takie tempo. Natomiast na 20 tutaj panowie jak wygrywali, to po 3:51, po 3:50 na kilometr 20 przeszli. Hej, co tam? Drodzy Państwo, czy wy to słyszycie? Powtórz proszę, jaka prędkość na kilometr, bo tu nas siostry Konieczek napadły. 4:15. No to nie, to jest łamanie 3 godzin w maratonie. Ale to jest łamanie 3 godzin w maratonie. Chyba 4:16 jest około prędkości, jaką trzeba uzyskać. To nie ma żartów. I to jest imponujące. Kuba, dziękujemy ci bardzo. Trzymamy kciuki za te ostatnie dni śliwowania formy i nie możemy się ciebie doczekać tutaj na miejscu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podziękowaliśmy Kubie. No, wiele ciekawego się tutaj wydarzyło i jeszcze pewnie wiele ciekawych rzeczy przed nami. Miejmy nadzieję, że sytuacja się rozwiąże na plus i każdy wyjdzie z tej sytuacji z obronną ręką, a Kasia Ziobło w przyszłym roku weźmie przykład ze swojej koleżanki i poprawi rekord świata. A mi się jeszcze przypomniała, tak dla kontrastu, całkiem fajna opowieść, bo mamy pewien ewenement. Uczestniczy tutaj kobieta, która 4 miesiące temu urodziła dziecko. Jest to nie lada zawodniczka, Bahamka Miller Uibo, która jest medalistką na 400 metrów świata, Igrzysk Olimpijskich, na 200 metrów medalistką Mistrzostw Świata. Wróciła po 4 miesiącach. I co ciekawe, z takich... Po 4 miesiącach i, teraz uwaga... i pobiegła ile? 53 z hakiem. 50, tak. Tak. Rewelacja. Ogólnie to jest niemożliwe. Też nikt jeszcze tego nie zrobił, a ona pokazała, że jest to możliwe swoją drogą. A drugą taką zawodniczką, która chce po pół roku wrócić do biegania regularnie i zdążyć na igrzyska olimpijskie jest Małgorzata Hołk-Kowalik. No i tu trzymamy kciuki, bo jeżeli jej się ta sztuka uda, to będzie pierwszą Polką, która tak pięknie nam wróci do skakania. Kamila Lićwinko w miarę szybko wróciła, chociaż tam jej konkurencja wymagała tego, żeby no Miednica już wróciła na swoje miejsce. A co powiesz na to, żeby dziś
zwaniając się z Malwiną Wojtolewicz-Sobierajską, zadać jakieś pytanie właśnie tej kobiecie, którą wspomniałeś? Czemu nie? A, bo mamy taką możliwość. Wiem, że Malwina ogląda właśnie z nią mistrzostwa. Pięknie. No, tak swoją drogą dzisiaj z Kasią rozmawialiśmy o tym, jakie są największe wypadki mogą stać się na bieżni. No, oprócz bycia przebitym oszczepem, co miało miejsce, choćby w 2007 roku w Rzymie, jeden z zawodników, który grzał się do... Myślę, że część osób, którzy nas oglądają w tej chwili, biorą telefon, Google, przepraszam, bo gubię kartki. To szybko dokończę, a ty zbieraj kartki. Zawodnik został trafiony dzidą dosłownie w plecy, któremu wystawała w 2007 roku na diamentowej lidze i to jest straszne, ale no, pani trener Wojtulewicz jako zawodniczka została ucelowana kulą w głowę. Tą kulą, co ją oglądaliśmy na naszych vlogach. No ja kiedyś dostałam z młota. To jesteś drugą osobą, która to przeżyła, którą znam po cześku. Aczkolwiek oczywiście nie dostałam stałej kuli, która była, jest super ciężka. Tak delikatnie zostałam posmyrona tym oczywiście rentem. Teraz niektóre rzeczy są jaśniejsze. No ale dzisiejszy dzień, oprócz tego, że sport bywa przewrotny, no jest dniem dla nas medalowym. Powtórzmy to jeszcze raz. Wojtek Nowicki, srebrny medal, wicemistrz świata. I czwarte miejsce Pawła Fajtka. No tutaj nie było obrony tytułu. Wszyscy liczyli na to, że ja bardzo wierzyłem w to, że on wróci, że zdąży z formą, że te covidy, choroby, które miał do tej pory, to go w ogóle nie pokona. Są takie rzeczy, które go nie pokonały do tej pory, na przykład picie whisky w trakcie gdzieś tam obozu i udzielanie się medialne na social mediach. Z kim on tam się kłócił, ale z kimś się wykłócał? A to było epickie. Szklęczka whisky albo soku. Ja chcę wierzyć, że to był sok. No Paweł Fajdek jest niezwykle barwną osobą. Jeżeli nie słyszeliście, jak rapuje, tak, to bardzo mocno polecam obejrzeć. O, tak jest. Jest to klip promujący diamentową ligę w Polsce. Naprawdę szapoba. Ja bym nie umiała tak zarapować, a ty? Jakby ktoś mi autotune włączył, to ja myślę, że wszystko jest możliwe. Autotune dla tych, co nie wiedzą, to tak wiecie, wyrównują się te wszystkie dźwięki. Adam Krzot rapuje. Zobaczymy. To jest poważna sprawa. A jak zarapuję, to co wygrywam? Chcielisz mi łóżko do końca wyjazdu, dobra. Ale ja z tobą nie mieszkam, rozmawiam. No nie, ale to nic nie szkodzi, możesz przyjść i pościelić rano. Halo, room service. Wojtka przecież mnie angażował do ścielenia łóżka. Chyba mu się spodobało. No, Wojtkowi się wszystko podoba, co mamy tam wspólnego. Ale tak, wracając do tematu, w dniu dzisiejszym sporo wydarzeń, sporo na plus, mimo wszystko mogłoby się wydawać, trochę wiesz, boję się tego luzu Natalii Kaczmarek, czwarty wynik, który ma w tabelach, jest mega presja, tam każdy do niej przychodzi i wiesz, i Natala, ale co, medalik, nie? Będzie, halo, Natala, będzie, nie? Przestań do mnie mówić, że będę miała medal, no i właśnie to jest naprawdę duża sztuka, żeby poradzić sobie z taką presją. A jak ty sobie... Ktoś przychodzi i mówi, na co Natalka, wygrywasz, masz medal. Więc oprócz walki, może walka to jest złe słowo, ale pracą nad tą fizyczną formą, żeby jednak pokazać klasę 50-03, najlepszy wynik w historii Mistrzostw Świata, który wygrywa eliminację. I oprócz tego ta forma psychiczna, żeby sobie do końca poradzić z tą presją, żeby spokojnie podchodzić do startu i no szacun. Ja sobie nie poradziłam raz z presją. Pojechałam raz na Mistrzostwa Europy z najlepszym wynikiem. Byłam faworytką, także kolejna dziewczyna miała chyba 2 sekundy za mną w tabelach. I oczywiście co, dobiegłam czwarta, bo nie poradziłam sobie z presją, więc... Myślę, że to jest temat też do przegadania z jakimś psychologiem. Jak sobie z tym radzić? Ja się cieszę, że ty to powiedziałaś, bo się ugryzłem w język, jak cię miałem o to zapytać. No, miałeś mi wypomnieć, widzisz. Nie będziemy sobie wypominać. Nie, presja jest straszna. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma presji, że tego nie ma, to wiecie, to jest afirmowanie czegoś, co istnieje. Tak naprawdę ma się całkiem dobrze. Presja istnieje, to nie jest potwór z Loch Ness, o którym się opowiada. Wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go nie widział, nie? To tak naprawdę no jest ciężkie, ciężki kawałek chleba. Jak ty radziłeś sobie z presją? Jak już wiemy, ja sobie nie radzę, a ty?
Ja afirmowałem, że mam po prostu zadanie i mam wykonać ze startu na start jedną prostą rzecz. Pobiec zgodnie z ustaleniami, z taktyką. Jakby postarać się zrobić to, co przez 10 miesięcy robiło się do tej pory. W ogóle wy, nasi słuchacze, kochani oglądacze, podglądacze, często pytacie, co mam zrobić w prywatnych wiadomościach kompletnie. Co mam zrobić przed startem, żeby lepiej pobiec? No to, co przez ostatnie tygodnie, miesiące w treningu. Jakby to jest super naturalne, nie? Super prosta rada. Wszyscy myślą, że na odwal się ją udzielam, ale po prostu tak jest. Słuchaj, czytam tutaj na karteczce, zastanawialiście się pewnie, co ja tutaj dostałam. Jakieś sekrety za kulis, a mamy tutaj od was... Dziękuję bardzo, Kasiu. ...piękne wiadomości. Dziękujemy, Kasia, nasza wodzianka. Wam się podobają nasze live'y. Cieszymy się, że komentujecie. Również nam się pięknie oglądało to 1500 i kobiet, i mężczyzn. Tutaj się szykuje naprawdę zażarta walka w finale. Ja tylko mam taką prośbę. Wojtku, czy mógłbyś pokazać tu na prawą stronę na chwilę kamerę, żeby było, że to nie jest żaden fotomontaż, to naprawdę siedzimy na środku ulicy. Tutaj chodzą ludzie, tu jeżdżą hulajnogi. Kasia o mało auta nie rozjechały, nie no, żartuję, ale wiem, czy widzieliście, jesteśmy idealnie po środku. Nie wiem, czy widzieliście, jak manewruję sobie tutaj mikrofonem. Tuż obok jest festiwal muzyczny. Tak, i my tutaj troszeczkę... Już nas ponosi. Ale dobrze, nie, to naprawdę nie jest fotomontaż. Co mamy dalej w pytaniach? Dzisiaj Marek Prawgo wspomniał o nas z TVP. Dziękujemy, Marku, pozdrawiamy cię serdecznie. Cieszymy się, że doceniasz naszą pracę. I tak nie wiem, o jakiego Jakuba chodzi. Jakub jest niesamowicie pewny siebie. Jakub. Adam też. Ale jak? I każdy Stefan, bo dzisiaj jest jego dzień. Tak. Dobrze, kochani. Myślę, że to jest moment, żeby porozmawiać o tych najważniejszych wydarzeniach z tego dnia dla Polski z Malwiną. Tak jest, możemy wydzwonić Malwinę Wojtulewicz. W ogóle to jest... Tak jest. To jest w ogóle fantastyczna historia, bo najeździliśmy się na zgrupowania do RPA, do Portugalii. No, spędziliśmy tam tygodnie, miesiące pewnie, jakbyśmy to przeliczyli. Ona była zawsze ekstremalnie uśmiechnięta. I miała wszystko w notesie. Zawsze znosiła z takiej notesik, który... Tam były wszystkie notatki, wszystko zanotowane, robotę trzeba zrobić. Jeszcze formy nie ma, ale będzie. No, to były fajne chwile, w których tak, myślę, ona że... tym sportem, widać było, tak się cieszyła. Kurczę, i zaraz się dowiemy, jak się cieszy, bo jednak, no nie oszukujmy się, Wojtek Nowicki, były zawodnik Malwiny, myślę, że zna go od podszewki. Tak, tak, tak. A jeszcze dzisiaj omawialiśmy fajne pytania, bo jak to jest zasadniczo z falstartami, bo dzisiaj mieliśmy falstarty, czyli zawodnicy, którzy poniżej jednej setki, poniżej sekundy, ruszają, czyli tam było 980, 970, nie, 820 miał Akani Simbine, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest już pewna dyskwalifikacja. Sędzia przychodzi, pokazuje kartonik, bo tutaj mamy trzy kartoniki. Zielony, żółty i żółto-czerwony, czyli dyskwalifikujący. Zielony to nic się nie stało, mamy błąd aparatury, coś w ogóle wymuszonego z zewnątrz. Żółty to jest jakieś przewinienie, ale nie nadające się do dyskwalifikacji. A jeszcze przecież parę lat temu, pamiętasz, że można było zrobić jeden falstart. Tak, zmienili to. Potem wszyscy wracali. Te zawody wydłużały się w nieskończoność. Ojej, 7 falstartów czasem. I ustal tutaj plan minutowy zawodów. Tak, tak, tak. Nie, to było niewykonalne, a wykonalne. Bardzo często zdarzały się właśnie takie wydłużenia. A zobacz, jaką mamy nowość, bo teraz zawodnicy, jeżeli jest bardzo blisko, jeżeli jest to mała różnica do tej setnej, powiedzmy tam jest 990, to zawodnik może biec pod protestem, ale tylko jak jest blisko. No, tak się wyćwanili. Mamy swój VAR, jak w piłce nożnej. Dzisiaj pokazywali pierwszy raz na imprezie mistrzowskiej wykresy, kto jaką miał reakcję. To było dla mnie to coś nowego. Ja uczę się lekkiej od nowa. A co ci jeszcze tak ciekawi w lekkiatlecie, czego jeszcze do końca nie wiesz, co jeszcze szperasz w internecie? A może inaczej, czy wiesz, z czego zbudowane były kiedyś tyczki? Wiem. Tyczki kiedyś były bambusowe. To w ogóle jest kapitalna historia, bo skakano najpierw tak wysoko, 6 metrów, to są czasy, można powiedzieć, nowej lekkiej atletyki. Kiedyś były to znacznie niższe wysokości, około 3 metrów zaczynali panowie z rekordami, ale
skakali do piasku, na ziemię, na proste nogi. To w ogóle było akrobatyka plus, a nie skokotyczce. Później zmieniły się te tyczki, w międzyczasie gdzieś zmieniły się tyczki na specjalne, one są zrobione z, Boże, włókno szklane z poliwęglanem, poliwęglanowe bodajże. No nieźle by się na to ryby łowiło, co prawda kawał sprzętu ciężkiego, ale taką dźwignią zarzucić, to ale by tak, szło. Tak, niby jest to bardzo wytrzymały materiał, potrafi się bardzo mocno wygiąć. Tą siłę jednak, no widzisz, gubię te kartki cały czas. Ale czy wiesz, ale kiedy się łamią? Ale jednak się łamią. A czy wiesz, dlaczego się łamią? Opowiedz mi. Kiedyś to pytanie zadałem Piotrkowi Liskowi. Mówię, Piotrek, dlaczego tyczki się łamią? W ogóle Paweł Wojciechowski, przecież nasz medalista Mistrzostw Świata, on ma metalową twarz. Tyczka mu się złamała, miał ją troszkę źle w uchwycie, troszkę zły odwał zrobił i uderzyła go w twarz. Przecież całym ciężarem wisisz na tej tyczce, jeżeli ona pęka, pęka zawsze w tym miejscu, w tym momencie, to gdzieś ta siła musi się zgromadzić. Są kontuzje pleców, kontuzje brzucha, przecięte dłonie, po prostu szok. Wydaje się to niewinne, bo oni spadają najczęściej gdzieś tam na zeskok, jest okej. Okay. Ale najczęściej pękają, odpowiadając na to oryginalne pytanie, jak są uszkodzone, wtedy kiedy na przykład jakiś kolega na pozostawioną gdzieś z boku tyczkę nadepnie kolcami. Kolce ustaliliśmy, są dość ostre. No i niestety takie rzeczy potrafiły się dziać, że było celowe uszkodzenie tyczki przez osobę z zewnątrz, no po prostu, tak? Albo była kiedyś jeszcze jedna śmieszna sytuacja, chłopaki opowiadali, Jezu, jak ja to usłyszałem, to nie mogłem w to uwierzyć. Obcięli im tyczki. Jak to obcięli im tyczki? Albo no obcięli im tyczki, bo by nie mieściły się do samolotu, to chłopaki skrócili. Obcięli cały zestaw, wrzucili do samolotu, poleciało. I doleciały obcięte, ale była lepsze jajo. Chłopaki nie mogli włożyć do samolotu i komuś się nacisnął guzik od zamykania klapy, albo nie wiem, ktoś docisnął i ścisnęli tyczki i wszystkie były przyszczypnięte. Każda by się złamała po pierwszym skoku, nie? Takie rzeczy się zdarzają. Na tyczki czeka się tygodniami, robią co dwie firmy na świecie. No to jest problematyczne, ponieważ wszyscy tyczkarze muszą je wozić ze sobą. Wyobraźcie sobie, że jednak muszą je wozić do samolotu. Nie wiadomo, jak o nie dbają ludzie pracujący na lotnisku, więc jest to naprawdę duże, no, duże przedsięwzięcie. Mamy również pytania od widzów. Halo, halo, mamy Malwinę. Witaj, kochana. Wiesz, możesz nas nie widzieć, bo tutaj jak streamujemy, to spróbuj sobie wyciszyć, otworzyć ewentualnie YouTube'a i zobaczysz, co się u nas dzieje, bo my na środku ulicy. Także dzieje się bardzo, bardzo dużo, ale bardzo dobrze cię słyszymy. Czy dobrze nas słychać? Dobrze. Halo, 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 czy dobrze nas słychać? Halo, halo. Halo, halo, słyszysz nas? O, teraz cię raz, dwa, słyszę, trzy, próbujemy. Bardzo się cieszymy. Malwina, jak tam emocje po finale rzutu młotem? Janno, emocje zawsze są i będą, przecież jest to moja ulubiona konkurencja, prawda? Trenuję jako trener, kocham Dlatego pytam, jak tam ciśnienie, jaki puls? Ciśnienie było dosyć duże. Powiem, konkurs był naprawdę ciekawy, super się go oglądało. Gdzieś tam cały czas siedziałam z koleżankami i kolegami i obstawialiśmy kto co i do końca mówiłam, że Kanadyjczyk albo Węgier może to wygrać, że to wiadomo, chciałabym, żeby któryś z naszych chłopaków to wygrał, ale czułam, że po prostu, że oni cały czas nam zagrażają i niestety zagrozili i wygrał Kanadyjczyk. Młody, naprawdę, nie wiem jak on to zrobił, z jaką techniką to zrobił, młody, jurny. Ale zaimponował. Dokładnie. Wiesz co, bo mam tutaj jeszcze takie do ciebie trochę prywatne pytanie, bo jesteś jedyną znaną mi osobą, która została postrzelona przez, Boże, innego zawodnika kulą. I to nie w byle miejsce, tylko w bardzo wrażliwą część ciała. I w ogóle powiedz mi, jak to zmieniło, bo ty masz takie fajne podejście do życia i tak się zastanawiam, czy to zmieniło twoje podejście do życia, że tak, kurczę, emanujesz takim ciepłem, zadowoleniem z życia, życie jest piękne, no to można w każdym zdaniu u ciebie usłyszeć.
Ada się, na pewno to w moim życiu zmieniło wiele życie, spostrzeżenie na niektórych ludzi i na to, że jakie wartości w życiu są najważniejsze, aczkolwiek wydaje mi się, nie wiem, znasz mnie już trochę tyle czasu i chyba raczej zawsze byłam osobą radosną, wesołą, a to po prostu tylko zmieniło gdzieś tam nastawienie do ludzi i poznaję, że tak powiem, dobro bardziej niż zło i po prostu zawsze byłam taka pozytywna chyba, tak mi się wydaje. No wiesz, ja się zawsze cieszę na rozmowy z tobą. Jesteś też doskonałym towarzyszem przy piciu kawy i to mnie zawsze cieszyło na zgrupowaniach, ale teraz musimy do jednej poważnej rzeczy tak delikatnie przejść. Twoje trzy typy medalowe, już jeden znamy, pozostały dwa miejsca. Polska kadra, trzy medale, gdzie mamy jeszcze szansę na medale? Ja myślę, Natalia Kaczmarek. Mówię głośno o tym, że powinna zdobyć medal i to ja obstawiam na złoto i wierzę w to, że wygra te Mistrzostwa Świata i szczerze powiedziawszy, gdzieś tam po cichu myślę, że może nasz Liseczek coś tam zdobędzie. Więc jeszcze te dwie osoby gdzieś tam po cichu myślę, że powinno się udać. Tak, nasze pewniaki już za nami. Malwina, zanim jeszcze zadamy tobie pytanie, chciałabym wrócić do tego, co mówiłam Adasiowi, że mamy tutaj małą niespodziankę i jest tam Kamila obok ciebie. A Kamila właśnie pojechała. O nie, tak chcieliśmy ją zapytać o powrót po ciąży. Shit. No, ale dobra, to właśnie Kamila, będzie. Jak wiecie, i to się zdarza. Myślę, że głośno mogę powiedzieć, że będzie mamusią po raz drugi. Gratuluję. Wszystko jest no w porządku. Pięknie. Jest zdrowa, pięknie wygląda i bardzo się cieszymy, że po raz drugi będzie mamusią. Chyba mogę to powiedzieć głośno. Jak nie, to tam mam najwyżej udusi. I tam gratulujemy, cieszymy się, że jesteśmy pierwszym medium, które mówi o tym głośno. Słuchajcie nas, subskrybujcie, uderzajcie w dzwoneczki, nie zapominajcie o tym. Ale ja mam jeszcze takie pytanie trochę z czapy, bo chłopaki dźwigają turbo ilość ciężarów. Teraz muszę się przyznać do mojej największej porażki, o której Malwina wie. Boże, ja przegrałem z Pawłem Fajtkiem na 30 metrów. Słabo słychać, Adaś, słabo słychać. Wiesz co, troszeczkę będzie na cię czasem u nas naszą rozmowę wyciszał Skype, ale jeżeli będziemy mieli problemy, to oczywiście powiadam nas o tym. Ja przegrałem kiedyś z Pawłem Fajtkiem na 30 metrów. Dlaczego ci miotacze są tak piekielnie szybcy? No oczywiście, siła, moc, tak? Było, nie było, chyba Paweł jest trochę silniejszy, mięśnie ma większe, jak sam widziałeś jego łydkę czy udo, to krótkie jaka dystanse, łydka, tam owszem, nie ma łydki. Wygrywamy, ale niestety już to już dla nas jest za dużo. No to ale to jest chłop, który nie ma łydek, tylko ma żelbeton tam zalany po prostu, żywa legenda, ale wielkie, to wszystko jest matko. Ale między mięśniami jadaś. Ale tak zastanawiam się, jak się chłopaki, ja wiem jak się chillują mniej więcej. Wojtek był jedynym takim, Nowicki, takim ogromnym wyjątkiem, który po prostu szedł spać, on więcej pospał, on się wychillował, on odpoczął, ale wiem, że środowisko jest dość rozrywkowe, to wielkich chłopów. No i nieraz potrafią się chillować jak zwykły Kowalski. No i to jest taka trochę domena tych wielkich chłopów. Powiedz mi, czy tak ogólnie cała kadra tych wszystkich wielkich postaci lekkoatletyki, miotaczy, czy oni są wszyscy tacy sami? No Wojtek jest wyjątkiem. On jest wyjątkowy i będzie. Adaś, trochę lat byłeś w tym sporcie i wiesz jak to wygląda. To chyba charakter osobowości, tak? Wiadomo, że każdy jest indywidualny. Tak, jeden znamy. Lubi, że tak powiem, wyjść na miasto, a drugi lubi poleżeć, tak? Różnie to jest. I to jest też ciekawe i fenomenalne, jak nasi wielcy sportowcy spędzają czas, jak odpoczywają. Każdy potrzebuje czego innego. Jeden uwielbia przebywać tylko z rodziną, drugi lubi gdzieś pochodzić, poodpoczywać z przyjaciółmi, kolegami, więc
Wiesz dokładnie, Muszę zapytać ale jako trenerki o bardzo ważną rzecz. Czy spożycie alkoholu dla tak wielkiego chłopa, który jest spięty jak agrafka, zarąbany po treningu, po prostu tam mięśnie są zaspawane na amen, czy to może poprawić trochę, obniżyć ten tonus mięśniowy? Pytanie techniczne. Słuchaj, ja ci powiem tak, może jako trener nie powinnam tego mówić, ale znasz mnie i że jestem raczej szczera osobą i uważam, że czasami nawet temu zawodnikowi, ja mówię oczywiście dojrzałemu seniorowi, który gdzieś tam pracuje ciężko, to nawet czasami jest wskazane, żeby tak zrobić, żeby po prostu wyłączyć głowę i sobie odpocząć w ten sposób, popić z przyjaciółmi. Teraz niech chłopaki odpoczywają, właśnie wychillują sobie, popiją, pobawią się i nabiorą znowu energii do pracy i radości z tego, co się robi. Bo nie oszukujmy się, jesteśmy tyle dni na obozie, że jak już jesteśmy w domu, to powinniśmy tak pochillować do końca. I sam wiesz, że czasami też jest potrzebne to nawet w okresie treningowym mocnym też ten taki chill, odpoczynek i po prostu wyluzowanie. Wspominaliśmy Pawła Fajtka, ja tam nie wiem, co on tam miał, sok, whisky czy inną herbatę nalaną do szklaneczki, w której gdzieś tam pokazał się na nagraniu YouTube'owym, jak się chilluje, więc to niektórzy tego nie ukrywają. A to nie wiem, nie wszystko oglądam, nie wszystko obserwuję. A powiedz mi, tak, jak oceniasz Pawła Fajtka występy, jeżeli mówimy tutaj o karierze rapera? Sprawdził się, nie sprawdził, posłuchasz, włączysz muzykę, jak jedziesz autem, pokiwasz głową, wystawisz zimny łokieć. Mimo wszystko zaimponował mi, tak, bo ten sezon widziałeś, jaki był i najlepszy wynik zrobił na tej imprezie, więc to też świadczy, że ma kawał jaj, tak, i było, nie było, tak jak patrząc, jak gdzieś tam obserwowałam z boku, jak on trenuje i w ogóle, to uważam, że to i tak jest dla mnie talent i fenomen rzutu młotem i uważam, że to jest facet urodzony do tej konkurencji. Sam wiesz, jaki jest Paweł i powiem ci, że zaimponował mi naprawdę. Nam też bardzo zaimponował, bo to jest nie lada wyjście ze strefy komfortu i z pozycji takiego mistrza pozbierać się po tylu chorobach w tym jednym sezonie to jest nie lada wyczyn. Dziękujemy ci serdecznie, chyba że Jasia ma jeszcze pytania. Nie mam niestety, już do ciebie powiem pytań. Wam, że w tym roku jakiś był... My popytajmy się, Asia może gdzieś tam na kawie albo Adaś i pochillujmy, jak wrócicie. Tak, bardzo chętnie. Myślę, że dzisiaj wszyscy powinniśmy poświętować troszkę, bo ten medal jest naprawdę dla nas cenny. I jednak czwarte miejsce Pawła Fajtka, który przyjechał tutaj walczyć o szóste zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Co jest mega imponujące. Dokładnie, mamy medal, Paweł zrobił sezon besta, mamy medal, za rok mamy igrzyska i tam mam nadzieję, że już będzie bomba całkowita, tak? Że nasi starsi panowie pokażą, na co ich stać. Nie dadzą się młodziakom, tak jest. Dziękujemy ci, kochana, serdecznie, fantastyczna trenerka. Ja mam jeszcze młode zawodniczki, to mam nadzieję, że też pokażę. Dziękujemy ci serdecznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, na jakiejś dobrej kawce. Trzymaj się ciepło. A może gdzieś poza sezonem. Dziękuję, na lampce wina. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, buziaki, pa! Kochani, mamy trochę jeszcze pytań od naszych widzów. Dziękujemy bardzo za komentarz. Odkryłem ten kanał wczoraj, codziennie live z Mistrzostw Czad. No bardzo dziękujemy. Jest bardzo intensywnie w ogóle w sporcie, bo mamy również siatkarskie Mistrzostwa Europy, Memoriał Wagnera, koszykarze. No jest co oglądać, a i dziękujemy, że dzielicie z nami ten czas, bo jest naprawdę co pstrykać po kanałach. Jest co pstrykać, ale miejmy nadzieję, że jak będziecie tak pstrykać, to zatrzymacie się na lekkiej atletyce i będziecie tak intensywnie śledzić wszystkie poczynania na stadionie, jak my. A co my tu mamy? Mamy jeszcze kilka wiadomości od naszych oglądających. Oczywiście zawsze trzeba mieć tam z tyłu głowy, że ktoś może wyskoczyć i tak jak Femke, i tak jak Sifan Hassan, być jednak przygotowanym na to, że ktoś nas może w pewnym momencie wyprzedzić. Tak i żeby jest. Się nie spinać, tylko wyluzować. Tak jest. Z wczorajszych naszych przygotowanych pytań mamy tutaj też perełki z wiadomości, które od was dostaliśmy.
Kto jest najlepszym, największym faworytem według ciebie na 800 metrów kobiet i mężczyzn? To może ty kobiet? To może ja zajmę się kobietami. No i teraz się rozmarzę przez chwilę. Dobra, już powrót. Kelly Hutchinson jest jak dla mnie taką bardzo mocną faworytką, jednak minuta 55 jadąc na Mistrzostwa Świata z takim wynikiem, no można mieć dużo spokoju w sobie. Teraz pytanie, jak zniesie presję? Myślę, że bardzo dobrze, bo jednak jest już medalistką Igrzysk Olimpijskich. No świetnie występuje na wszystkich zawodach diamentowej ligi, nie daje sobie w kaszę dmuchać i tutaj naprawdę nie powinna zawieść. Miałem okazję posiedzieć z nią w restauracji, w jednej z pięknych kawiarenek w Poczewstrum, razem z jej trenerem, grupą treningową. No fantastyczna, cicha, skromna, niesamowicie dziewczyna. Ja jestem pod wrażeniem etosu pracy, to co ona robi na treningach, to jest zabójstwo po prostu z przekwaszenia organizmu dla większości ludzi chodzących po tej planecie. A ona to robi, mówi tak trenerze, dobrze trenerze. Jest wyjątkową, taką poukładaną zawodniczką w 100% wierzącą w to, co robi z trenerem. Trener jest Szkotem, więc jak mówił, to naprawdę było ciężko się z nim dogadać, bo to tak zaciągają chłopaki, oj! Było wesoło. Co do moich typów, Wycliffe Kinyamal, no on jest takim czarnym koniem, on jest świetnym w ogóle 400-metrowcem, czarnym koniem. Najlepszy wynik w tym sezonie, ale on się nie boi biegać mocno, biega całkiem mądrze, bo niewielu Kenijczyków nie biega jako frontrunnerzy, często kiepsko się odnajdywali gdzieś z tyłu, za plecami. Rotich był takim wyjątkowym biegaczem, a tutaj on jest właśnie takim połączeniem ognia i wody. Szybki, fajne wyniki, a z drugiej strony potrafi się odnaleźć gdzieś tam w środku stawki, to cenna umiejętność. Adaś, zanim przejdziesz do kolejnego pytania. Jeszcze moje dalej typy, bo ja wiesz co, mam jeszcze, tak. Proszę. Diamel Sediati to jest Algierczyk, który sobie doskonale radzi i może być właśnie tym czarnym koniem. On nie wie, że może wygrać, jakby, ale też nic nie ryzykuje w pewnym sensie, bo to jest chłopak, który pojawił się niedawno w lekkiej atletyce na wysokim poziomie i on jest głodny medali. Tam jest po prostu głód, tak? On by chciał go hapsnąć. Więc może mu się hapsnąć złoto. Naprawdę, tu są spore szanse. No i Benjamin Roberts, jeżeli wytrzyma presję, bo to jest zawodnik taki, który ma pewne trudności z wytrzymywaniem presji. W zeszłym roku świetna forma, no ale niestety przerosło go to. I to są moje takie trzy typy i jest tak wyrównana stawka, że tam może zawodnik z drugiego garnituru równie dobrze to wygrać, rozjechać chłopaków. Jedna zła decyzja powoduje, że całkiem tabela się odwraca. To 800 w końcu, nie? My coś o 800 wiemy. Adaś, poradziłbyś sobie z tymi zawodnikami? Co, ja bym sobie nie poradził? Super, palcem w nosie. Zanim skończymy naszego live'a, bo już to prawie godzina nam mija, najlepsza metoda na nieznośny upał i mamy, okazuje się, podobną metodę, ale nieco inne zastosowanie. Ja hołduję temu wewnętrznemu, a ty temu zewnętrznemu. Tak, słyszałam, że bardzo dobrą formą radzenia sobie z upałami jest nacieranie sobie nadgarstków cytrusami, cytryną lub limonką. Świeżo wyciskany sok z cytrusów. Koniecznie dajcie znać, czy jestem w błędzie, czy nie, bo jestem bardzo ciekawa, czy również znacie taką... Miałeś limonki? Nie, ale właśnie mi tak jest. Na limonki pójdziemy na koncert potem. Ale swoją drogą, picie właśnie soku z cytrusów troszkę obniża temperaturę ciała, a moja ciocia świętej pamięci Krystyna mówiła, trzeba się napić ciepłej herbaty. To zawsze pomaga. No ja bardzo lubię jeść rosół w takie upały. Ale cała płonę. Ale to jest chwila, ale potem jest chłodniej trochę. To coś w tym jest, rosole. Ja tam lubię rosołek. Okej. Okay. Czy tęsknicie za startami? No mamy taki trochę tutaj... Ja to nazywam... Jakby to tak poprawnie politycznie nazwać, nie tak jakbym chciał. Masz tak zwane FOMO? Rozwojenie jaźni. Bo z jednej strony jak oglądam, to świetnie mi się patrzy na to show i z perspektywy widza, będąc na stadionie, dzieląc się tymi emocjami, żyjąc razem z widzami, ja dopiero dzisiaj zrozumiałem, dlaczego ci ludzie z całego świata ubierają się w barwy narodowe, kupują koszulki swojej reprezentacji, przyjeżdżają na stadion, krzyczą, płaczą, milkną, zdzierają głos albo wręcz po prostu no, nie wierzą w to, co widzą, przecierając oczy, bo to się nazywa miłość do sportu. To jest tak piękne wydarzenie na tym 37-tysięcznym stadionie przebywać, być częścią tych owacji. No to zapada w pamięci tak serce łopocze, a z drugiej strony człowiek by chciał być tam chciałby być na dole. I tak jeszcze raz powąchać ten tartan, bo to były, ja chyba się nie pomylę, to jest najpiękniejszy zawód świata.
Zapach czy zawód? Jedno i drugie. Tak, bo chyba już w kolejnym live'ie mówiliśmy, że zapach tartanu jest dla nas tak specyficzny, który przywołuje wszystkie emocje, które są związane ze startem w zawodach. Ja również, są takie momenty, kiedy bardzo mocno tęsknię za startami. Bardzo lubiłam te rywalizacje i bardzo lubiłam to napięcie przed samym startem. To było bardzo, bardzo podniecające i tego mi teraz brakuje. I ten zapach tartanu jest jednak czymś, co będzie we mnie wywoływać takie emocje do końca życia. Ale druga część tego pytania jest taka, czy nam tutaj dobrze, po drugiej stronie. Ale mamy okazję, tak, po tej stronie jest mi bardzo dobrze, mamy okazję wystartować jeszcze w maratonie, także nie wszystko stracone. To będzie walczył, wynik ten będzie walczył. Oj tam, oj. Ale to będziemy wdychać o parę asfaltu, to też będzie fajnie. Czy w tej roli jest mi dobrze? To może ty, Joasiu, jak w ogóle pierwszy raz, bo to dla ciebie przetarcie i live'y, to ja muszę to powiedzieć głośno, to jest zawsze stresujące. My zawsze przeżywamy stres. Jako zawodnik zawsze przeżywałem stres wchodząc na tartan, startując, bo po prostu mi zależało. A tobie, Joasiu, z czym się po prostu kojarzą te nowe emocje? Ja myślę, że mogę to już powiedzieć dla wszystkich naszych oglądających. Możecie sobie porównać pierwszy live z tym dzisiejszym chociażby. Jakie to są duże emocje, z którymi jednak musiałam sobie poradzić. Takie przygotowanie do pierwszego live'a i jednak trzymanie tego mikrofonu i tamten Wojtek z kamerą, to jest zupełnie coś nienaturalnego. Tak, Wojtku, uwielbiamy cię. Robisz świetną robotę. Kasiu też, Tomku również. Także dziękuję. Mamy świetną ekipę. Dziękujemy wszystkim, oglądajcie, subskrybujcie, uderzajcie w dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło. Vlogi, tutaj wszystko wam na co dzień pokazujemy rano, jutro 7:30, kolejna relacja z biegania, z naszej rozgrzewki, tam naładujemy znowu akumulatory do tego, żeby mieć dla was tą energię fantastyczną na vlogach, trochę więcej energii, dużo więcej głupot, bo tutaj nam nie pozwalają chodzić, nie pozwalają skakać, żartujemy oczywiście. I kochani, dzień dwa uważamy za zakończony, a teraz musimy wrócić do tego i nawiązać przede wszystkim do tego, co jutro. Co jutro? Bo jutro również bardzo duże emocje związane ze startami Polaków. Natalia Kaczmarek, która startuje w półfinale o godzinie 21:12, czyli tak troszkę zaczęłam od końca. Ewa Swoboda, 20:35, półfinał 100 metrów. Miejmy nadzieję, że obie nasze reprezentantki dostaną się do finałów, które również jutro pod koniec dnia. Jutro będziemy się z wami łączyć troszkę późno, bo o 22:00, więc miejmy nadzieję, że nie pójdziecie spać i dołączycie do naszego live'a i będziecie z nami. A ja tylko przypomnę, że w dniu jutrzejszym bank na 110% zobaczymy kolejno. Na 112. Norbert Kobielski, skok wzwyż. Będzie również na miejscu Klaudia Siciarz, Piast Krzyszowska, 100 metrów przez płotki, Mateusz Borkowski, Filip Ostrowski, to już 800 metrów, czyli to co tygryski lubią najbardziej. Wyjątkowo emocjonująca. Mówią o tym jednocześnie dla tych, którzy z was nie wiedzą, najbardziej bolesna konkurencja ze wszystkich lekkoatletycznych, no chyba, że jesteś postrzelony oszczepem albo kulą przez innego zawodnika, to może boleć bardziej. 800 metrów? Najgorsze? No to tak mówią, że najbardziej boli. Nie wiem, nie każdy znam się. Każdy 400-metrowiec powie, że to jest, że jego konkurencja jest najtrudniejsza. I tak dalej. Wszystko jest z tymi lekkoatletami. Tak jest. Dziękujemy, zapraszamy do oglądania. No i bądźcie z nami do końca mistrzostw. Tak, a Kierunek Budapeszt i dzisiaj impreza, kochani. Wielkie święto w Budapeszcie, więc słuchajcie, idziemy imprezować. Oglądać fajerwerki, bo tu są najlepsze fajerwerki na świecie. Pa, pa, pokażemy wam to.